Już w najbliższy piątek rozpoczynamy kolejny sezon naszej barwnej i wyjątkowej Ekstraklasy. Za nami mocno rozciągnięty i specyficzny rok rozgrywek spowodowany pandemią. Teraz Legia Warszawa stanie po rocznej przerwie jako mistrz kraju do walki o obronę swojej korony. Jakie są nasze przewidywania na zbliżający się sezon? Kto najlepiej poradził sobie na rynku transferowym, a kogo typujemy do spadku? Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to panie i panowie, ja jestem Wojtek z Just Culture Sports, a przed wami zapowiedź sezonu Ekstraklasy 2020-2021. Ostatni sezon Ekstraklasy zakończyliśmy ukoronowaniem warszawskiej Legii. Drużyna prowadzona przez Aleksandra Wukowicza na dwie kolejki przed końcem rozgrywek po raz 14 zapewniła sobie mistrzostwo. Kibice Legii pomimo nieudanej drogi do podwójnej korony na pewno są w tym momencie zadowoleni. Również w kontekście okienka transferowego Legia podejmuje bardzo zdecydowane oraz naprawdę mądre kroki, co patrząc na to, że mówimy o polskiej drużynie, nie zawsze jest takie oczywiste. Sprowadzanie dobrze znanego wszystkim Artura Boruca w miejsce oddanego do AS Monaco Radosława Majeckiego. Wzmocnienie obrony Hołownią, Juranowiciem i Mladenowiciem. Sięgnięcie po Rafa Lopeza z Krakowi jako konkurencja dla Pekharta czy Sanogo. A to nie koniec ofensywy transferowej Legii, bo mówi się jeszcze o takich zawodnikach jak młody Aleksander Buksa, doświadczony w Ekstraklasie Joel Valencia, czy dawna młoda polska gwiazda Bartosz Kapustka. Trzeba przyznać, że Legia naprawdę mocno zbroi się zarówno na kolejny sezon Ekstraklasy, jak i na drogę do europejskich pucharów. Natomiast nie tylko stołeczni w tym sezonie wykonują bardzo ciekawe ruchy transferowe. Lech również sprowadził polskiego bramkarza, a dokładniej Filipa Bednarka, grającego ostatnio w holenderskim Heerenveen. Do tego potwierdzone jest przyjście Alana Czerwińskiego i możliwe są też transfery Bartosza Salamona czy Jakuba Świerczoka. Szczecińska Pogoń sięgnęła po byłego reprezentanta Legii, czyli Michała Kucharczyka. Coraz odważniej mówi się również o sprowadzeniu na Pomorze Zachodnie Emanuela Emenike. Śląsk sięgnął m.in. po Waldemara Sobotę i Mateusza Praszelika. Lechia wzmocniła obronę Bartoszem Kopaczem, który reprezentował Zagłębie Lubin. Jednak najważniejszym ruchem lechistów było oddanie do Piasta Patryka Lipskiego. W tym momencie pozdrawiam Marcela. Tegoroczny zwycięzca Pucharu Polski, czyli Krakowia, również nie osiadła na laurach i postanowiła wyciągnąć rękę po Marcosa Alvareza czy Iwana Marqueza. A w jej przypadku, tak samo jak w przypadku Legii, mówi się jeszcze o młodym Buksie. Warto też wspomnieć o niedawnym mistrzu Polski, czyli Piaście Gliwice. Ten wzmocnił się Michałem Żyro, Karolem Szymańskim, czy też młodym hiszpańskim pomocnikiem z Atletico Madryt, Javierem Hejkiem. Jak można zauważyć, konkurencja Legii, która ma również ochotę na mistrzowski tytuł, nie została na rynku transferowym w tyle. Bardzo ostro w tym sezonie mają oni zamiar zaszkodzić Legii w obronie tytułu. Skoro mowa o nadchodzących rozgrywkach, trzeba nadmienić, jak mocno będą one specyficzne. Z uwagi na to, że obecny sezon będzie ostatnim na zasadach SA37, z najważniejszej ligi w Polsce spadnie tylko jedna drużyna. Na pewno cieszy to trójkę Beniaminków, czyli Stal Mielec, Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Wartę Poznań. Więc w tym roku istnieje szansa, że zarówno walka o tytuł, jak i o spadek będzie miała w sobie wiele emocji. Trzeba nadmienić, że mimo spadku tylko jednej drużyny, z pierwszej ligi do Ekstraklasy ponownie awansują aż trzy ekipy. Od następnego sezonu Ekstraklasa wróci do standardowych rozgrywek dwuetapowych, czyli dom plus wyjazd, bez podziału na dwie grupy z biegiem czasu. Sama Ekstraklasa przy tym zostanie powiększona z 16 na 18 drużyn. Dlatego właśnie w tym roku będziemy mieli wyjątkowo jedynego niechlubnego spadkowicza. Na pewno droga ku mistrzostwu została utrudniona drużynie prowadzonej przez Michała Probierza, czyli Krakowi. Pasy zaczną ten sezon z ujemnym bilansem. PZPN ukarał Pasy milionem złotych kary oraz rozpoczął rozgrywki z 5 ujemnymi punktami. Jest to związane z korupcją w latach 2003-2004. Tak więc drużyna Probierza będzie zmuszona odrabiać straty już od pierwszej kolejki. Mimo wszystko i tak każdy spodziewa się, że Krakowia będzie w stanie aktywnie włączyć się w walkę o mistrzostwo bądź europejskie puchary. No i może tutaj skupmy się na przewidywaniach na nadchodzący sezon. Wspominaliśmy już o jedynym w tym roku miejscu spadkowym, więc zacznijmy od tego i dolnej ósemki, czyli tak zwanej grupy spadkowej. Najprościej byłoby wskazać któregoś z trzech Beniaminków. Śledząc głosy internetowej społeczności i niektórych ekspertów, głównym kandydatem do spadku wydaje się być Warta Poznań. Drużyna, która awansowała do Ekstraklasy po barażach, również i według mnie wydaje się największym negatywnym faworytem do spadku. Sam fakt, że Warta czekała na grę w najwyższej klasie przez 25 lat, to jak ciężko się gra po takim powrocie klasy wyżej sprawia, że Warta nie będzie stawiana w roli faworyta do utrzymania. Nie pomaga jej też wspomniany już fakt, że tylko jedna drużyna będzie zmuszona pożegnać się z główną ligą.
Ciężko więc jest wyobrazić sobie kogoś innego niż czysto teoretycznie najsłabszą drużynę wśród Beniaminków. W czasach, gdy utrzymywały się trzy drużyny, można było obstawić kogoś innego niż debiutującego na miejscu spadkowym, lecz w tym roku wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Z drugiej strony wiemy, jak nieprzewidywalna jest nasza ekstraklasa, więc równie dobrze ktoś już mocniej ograny w niej może być historycznym, jedynym spadkowiczem. Według mnie taką drużyną może być jedna z dwóch Wiseł, czyli Wisła Kraków bądź Wisła Płock. Jak rozwiąże się ta historia, czas pokaże. Zamykając temat grupy spadkowej, to według mnie w kolejności kompletnie przypadkowej zagrają w niej Wisła Płock, Wisła Kraków, Podbeskidzie, Tal Mielec, Warta Poznań, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin oraz Śląsk Wrocław. Poruszmy zatem temat górnej ósemki, czyli grupy mistrzowskiej. W tym roku powinniśmy mieć dwóch głównych faworytów, czyli warszawską Legię i poznańskiego Lecha. Legia poza sezonem 18-19 dosyć stabilnie stała na szczycie polskiej ligi. Poznań w ciągu ostatniego roku z każdą kolejką rozpędzał się coraz bardziej i w tym roku niespodziewanie został wicemistrzem kraju. Lech na pewno łatwo się nie podda w walce z Legią. Jednakże w tym sezonie każda z pozostałych drużyn również może mocno i efektownie włączyć się do tej rywalizacji. Krakowia napędzona wygraniem Pucharu Krajowego. Piast chcący odzyskać mistrzostwo. Lechia, Jagiellonia i Pogoń chcące ponownie mocno odznaczyć się na szczycie. I na koniec Raków Częstochowa, który w zeszłym sezonie jako Beniaminek mocno się zaprezentował w Ekstraklasie. Będzie chciał jeszcze bardziej udowodnić swoją wartość. Ale nie z petlaszkim składzie. Skoro pokazałem przewidywania na grupę spadkową, to samo trzeba zrobić z górną ósemką. Według mnie, tym razem kolejno od miejsca ósmego uplasują się Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Lechia Gdańsk, Krakowia Kraków, Lech Poznań i Legia Warszawa. I to właśnie Legia według mnie po raz kolejny stanie na najwyższym stopniu podium i po raz 15 sięgnie po mistrzostwo kraju. Tak więc wygląda bardzo ogólna zapowiedź Ekstraklasy. Jedno jest pewne, nasza piękna polska liga zawsze dostarczywała nam wiele emocji i w tym sezonie spodziewałem się dokładnie tego samego. Czy są to emocje negatywne czy pozytywne, to zostawiam już do waszej oceny. Jedyną pewną rzeczą wydaje się to, że przyszły sezon jak wszystkie poprzednie będzie obfity w wiele niespodzianek. A jakie są wasze przewidywania na przyszły sezon? Kto zostanie mistrzem kraju? Kto spadnie? Kto zagra w pucharach? I jak będą wyglądać poszczególne ósemki? Z chęcią przeczytamy i podyskutujemy z wami w komentarzach. Zapraszam również na nasze social media, gdzie zawsze czekają na was najświeższe i najciekawsze informacje. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, panie i panowie, ja nazywam się Wojtek z Just Culture Sports. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem.